Cześć, czołem. Przy tym silniku 1.2 z grupy Waga, 3-cylindrowy. Fajny silnik, ale co jest z nim najciekawsze? Zobaczcie sobie tutaj. Widzicie? Poland. Czyli jak ktoś chce, to i nawet u nas będzie coś robił. A to też nic ciekawego? Oprócz King 1. Brzmi jak troszkę chińska wersja rowerku. Fajnie ktoś sobie paskiem zbił. To mu rozsłyszał, ale jak widać, to mu posłużyło dość dobrze, więc czemu by nie? Jak tylko działa, to patenty dobre. Zresztą patenty są zawsze dobre. Miałem takiego kolegę, który w szkole, który mówił, że najlepsze to może być, to patenty. Kilka rowerów starszych i młodszych. Ten chyba jest najciekawszy. Jak to się czyta? Z radzieckiego? Mowę? Z radzieckiego? Z angielskiego? Nie mam pojęcia. Stara kolerka. Tutaj jeszcze była damka taka. A, może też. Taka jest. Co tu jeszcze było ciekawego z tych rowerków? O, taki standardowy składak. Sam mam jeszcze taki w domu, tylko niebieski. Fajne rowery. Fajnie. Tutaj jeszcze dokopałem się do takiej szosy. Co mi się zawsze w tych szosach podoba, to te przerzutki Rometa. Do końca nie wiem, czy to jest użyteczne, czy nie lepsze są klapką manetki. No ale. Tam są jakiś ładny znaczek będzie. Ale jako patenty. Fajne. Fajne. No, także. Także tego. A, tak właśnie, pedała. Patrzcie, jakie fajne pedała. Teraz już kawałek plastiku, bo odlali, czy po ostateczności aluminium, a tutaj patrzcie, stalowe, ale piękne. Jestem na jednym zoomie, w pilarku Heblarka. Ruska, 90 rok produkcji, tyle o niej wiem. Pewnie mi coś powiecie więcej, ale z tego co widzę, wiadomo, stała tu trochę. Piła byłaby nawet... Piła by była nawet ok. A jeszcze możemy zobaczyć, jak... O, ten nóż, widzicie, tutaj trochę zmęczony, coś padło. A drugi... A nie, to jest ten sam, sorry. Drugi... No nie, drugi nawet w lepszym stanie. Dodatkowo przy okazji. Reduktor, taki bardziej budowlany. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sądząc po konstrukcji. Reduktor, przekładnia. A tu są na skarby, także zobaczymy, co wam jeszcze mogę tu pokazać. Maszyna jak maszyna, a pod maszyną dedra, też jakaś pilarka, heblarka, ale wydaje mi się, że pewnie gorszej jakości. A tu chciałem coś zobaczyć. Nie, sorry, pomyłka, chciałem wam coś powiedzieć, ale jednak to nie jest to, o czym myślałem. Piecyk. Jakieś koła, to jest nowy złom, więc to sobie, jeszcze tu nie byliśmy, sobie odkładają panowie. To jeszcze chyba samorób... Nie, to nie jest samoróbka. Ale ja myślałem, że to jest, wiecie, samoróbka. A to jest raczej kompresorek. Gdzieś produkowany. No, tak wygląda. Ale jaja. Co to jeszcze mam ciekawego? Madło do rur. Rowerek, kółeczko, nie odszedłem za daleko i z RTV Euro GD szafki, takie BHP, super są te szafki, nawet nie do trzymania ubrań, tylko patrzcie w ogóle ile to tego jest, do zrobienia sobie takich półeczek, wtedy można trzymać swoje skarby, to jest naprawdę fajne i naprawdę użyteczne, można mieć wtedy fajny porządek, a szafki, jakbyście pytali, tutaj panowie sprzedają po 6 dych za sztukę. Kolejny nowy złom, tutaj dwa siłowniki. No, dwa siłowniki, to mogę nie powiedzieć, nie za wiele, ale tutaj jest, o, troszkę rzeczy wyjechało, jakiś materiał, WI-130, tutaj jakiś wałek, boże, wałek, rura, grubość ciemna, no, patrzcie, to kostka, jaka fajna kostka materiału, no, do tworzenia.
Rura grubościenna. No naprawdę, fajnie, fajnie tu jest. Pierwsza jest na tym złomie. Dużo fajnych, fajny trapet. Dużo fajnych wałków. Naprawdę, fajnie, fajnie. Pewnie nie będziecie się cieszyć tak jak ja z tego fenomenu. Z tych rur tutaj po detali, ale jak ktoś tylko majsterkuje, to jest super. Następny złom. I najciekawszą rzeczą jest skrzynka. Taka bardziej skrzynka, kuweta bardziej taka, pojemnik, magazynowy kuweta. Troszkę od dołu zardzewiało, ale nie takie przecież brałem. A w środku jakieś tam szpilki. Ale to chyba nie dla mnie. To też nie. Dobra, pójdę się spytać, może też jest do sprzedania, chociaż za dobre, żeby to sprzedali, tak mi się przynajmniej wydaje. I to, powrót na sprawdzone śmieci. Coś tutaj widziałem. Znowu rureczki, rureczki. Ale w takich rureczkach to jest przypadek, by rzucić coś ciekawego. Ale może nie tym razem. Na zakończenie. To jest podstawa. Tak, to jest podstawa maszyny. A to jest maszyna. Wygląda mi to na wiertarkę promieniową. Na 90% jest to wiertarka promieniowa. No nieważne, co tu piszę. Fajna konstrukcja, ale no to już tylko pod przemysł. To już tylko pod przemysł, bo to jest naprawdę waga ciężka. Myślę, że 4-5 ton. Wrzeciono. Zobaczcie sobie, jakie samo wrzeciono jest wielkie. Tutaj troszkę łoży. Dobra, widać, że pracowała, no ale to musiało, patrzcie, 4-5 ton, to na złomie ile to jest, około 5-6 tysięcy, w zależności jak się ktoś dogadał. No to pomyślcie sobie, ile to gałka osłonięta, ile to musiało kosztować, jak to było nowe, czyli grube 1000. Samo jeszcze mogę powiedzieć, no niestety reszta to jest złom, nic ciekawego. A ta maszyna, fajny okaz, ale tak jak wam mówię, no niestety nie ma najmniejszych szans, żeby ktoś to kupił. Najmniejszych. A, jeszcze rowerek. O. Kurde. No. Może był w ładniejszym stanie. Ale widać, że lata takie naprawdę chyba, nie wiem, 40, 50. Gdyby nie ta maszyna, która pewnie ten rowerek przygniotła. Wiem, że miał być koniec, ale znalazłem jeszcze dwa śmigła do łodzi pod wody. Nie no, żartuję. To chyba było do oczyszczalni ścieków, tak mi się wydaje, do jakiejś przepompowni. No ale jakby ktoś budował własną łódź podwodną, to i takie rzeczy. No raczej to będzie do przepompowni ścieków, patrząc po tym, po przewodach, jakie są brudne, ale i takie rzeczy, jak widzicie, chciałem wam pokazać, że takie rzeczy też można znaleźć. No i co? Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.